co to jest? To chyba ciastko, ale jakieś dziwne. Jest takie słodkie, podoba mi się. Ted, okay. Nie spiesz się, najpierw sprawdźmy kartki. Dobra, dobra, tylko nie bij mnie więcej. Kurczę, będę musiała wycinać ciastko bez użycia rąk. Frajerka, a nam się poszczęściło. Jesteście tacy niemili, nie szkodzi, tak sobie poradzę. Chyba będziemy musieli się spieszyć. Nie ma ani minuty do stracenia. Dobrze, że mogę używać dwóch rąk, w ten sposób pójdzie mi szybciej. Masz rację, a z jedną ręką nie dam rady. Może spróbuję wygryźć wszystkie niepotrzebne elementy? Nie myśl, że się poddam, Suzy. A tak przy okazji, to jest pyszne. A co ja mam robić bez użycia rąk? Jest chyba tylko jedno wyjście. Będę musiała użyć czoła, mimo że to bardzo boli. Ale działa! Fajnie, mam szansę na wygraną. Lucy raczej nie cofnie się przed niczym. Muszę się postarać, żeby zdążyć. O nie! Moje ciastko się złamało! U, co to jest? Nie podoba mi się to. Wystarczy! Ech, tym razem nawet dwie ręce mnie nie uratowały. Przegrałam. Nie chciałbym być na miejscu Suzy. Lucy, pospieszmy się! O nie, ja też przegrałam. Niepotrzebnie się tak spieszyłam. Zaraz się zacznie, odsunę się! Jak mokro! To okropne uczucie. Zostałem tylko ja. Nie można się poddawać, bo to się źle skończy. Czas minął. Niesamowite, udało mi się. Zwycięstwo. To niesprawiedliwe, po prostu miałeś szczęście. Na co się wkurzacie? Przestańcie. Frytki, sos, super. Wreszcie zjemy porządny posiłek. Zaklepuję tę kartkę. No i dobra. Dwie ręce, fajnie. Cieszę się, że dostałam tę kartkę. A ja mam jedną. Nieźle, ale mogło być lepiej. Ja mam największego pecha, więc przestańcie narzekać. Proponuję, żebyśmy zaczynali. Jestem gotowa, nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję tych chrupiących frytek. O nie, co ja widzę? To sos chili. To może się źle skończyć. Wiedziałem, że gdzieś jest haczyk. Nienawidzę ostrych przypraw. Boję się swojej reakcji. Mam wrażliwe receptory. Jak na razie jest okej. Ale z twoich ust leci dym. A teraz z uszu. To nie jest fajne uczucie. Muszę je zatkać. Tak lepiej. Szczerze mówiąc, nie wyglądasz dobrze. Aż strach pomyśleć, co się z nami stanie. Może nie będzie tak źle. Jestem gotowy, żeby spróbować tego sosu. Dodam tylko troszkę. Właśnie tak. Chyba żartujesz. Nie ma mowy. Potrzebujesz więcej sosu. A teraz smacznego. Zaczęło się tak dobrze. Zepsułaś mi jedzenie, Lucy. Jestem pewien, że po tym wszystkim moja głowa eksploduje. Dobra, nic nie mogę na to poradzić. Życzcie mi powodzenia. Wyobrażam sobie, jakie to obrzydliwe. Bądź silny. Zaczyna robić mi się gorąco. O nie! Nadchodzi ogień! Pomocy! Palę się! To straszne! Poparzyłem sobie rękę! Co za miła bryza, nie przestawaj! To już jednak przesada. Zepsujesz mi fryzurę! Ted, przestań! Dobra, już mi ulżyło. Co ty sobie myślisz? Że teraz twoja kolej? Nie da się zaprzeczyć. Chociaż wolałabym odłożyć ten moment na później. I jak wrażenia? Są naprawdę dobre, lubię frytki. Ale zupełnie zapomniałaś o sosie, dodaj go. Dzięki za przypomnienie, a było już tak dobrze, po co to psuć? Pozwól, że ci pomogę, Suzy. Nie musisz mi dziękować. Nie miałam zamiaru. O nie, jak mi gorąco, pomocy! Wow, to jest piękne! Prawdziwy pokaz fajerwerków! Trzeba założyć okulary, ogień jest zbyt oślepiający. Co tak siedzicie? Spójrz tam, Suzy! Ojej, co ja widzę? Chyba wypaliłam dziurę w suficie. Teraz mamy wspaniały widok. Co to jest? Fu, ohyda! Głupie ptaszyska! To na szczęście, daj spokój. To nie jest śmieszne. Wow, czarna guma do rzucia. Nigdy takiej nie widziałem. Pospieszmy się i sprawdźmy kartki. Chciałbym mieć szczęście. Super, wszechświat mnie usłyszał.
Kurczę, tylko jedna ręka, szkoda. Dlaczego znów los nie jest dla mnie sprawiedliwy? Nie chcę jeść bez użycia rąk. Dajcie spokój, tak czy inaczej każdy z nas dostanie gumę. Po prostu ja mogę ją łatwiej zjeść niż wy. Wow, jaka piękna! A jaki aromat! Nadszedł czas, żeby ją spróbować. Świetnie, bardzo mi się podoba. Zostało jeszcze troszkę, chcę zjeść wszystko na raz. Ted, zachowujesz się, jakbyś nigdy w życiu gumy nie widział. Po prostu umiem cieszyć się życiem, nie to co ty. Spójrz, jakiego balona zaraz nadmucham. Dobra, zaczynaj, a ja go przebiję. Co za głupi żart. Nie gadam z tobą. Będę musiał dać Lucy nauczkę za to, co zrobiła. Nie obraża się, Ted. Już się nie obrażam. Co ty zrobiłeś? Nie mogę ruszyć ręką. Fuj, ta guma jest w ślinie. To obrzydliwe. Pomyślałem, że trochę sobie pożartuję, tak jak ty ze mnie. Straciłam apetyt. Jak mam teraz otworzyć gumę, skoro mogę używać tylko jednej ręki? Pomóżcie mi, przykleiłam się. Ups, to wyszło niechcący. Dzięki, Ted, zapamiętam to. Zupełnie zapomnieliśmy o Suzy. Teraz jej kolej. Obawiam się, że to nie będzie łatwe. Guma ciągle mi się wymyka. Jak to otworzyć? Postaraj się bardziej. Powinno ci się udać. O nie, wpadła do kosza. Co mam teraz zrobić? Będę musiała wstrzymać oddech i spróbować ją wyłowić. Ostrożnie, Suzy. Wszystkie śmieci lecą prosto na nas. Pomocy, nic nie widzę. Ojej, ma kosz na głowie. Co za zwrot akcji. Suzy, podążaj za dźwiękiem. Jesteś tutaj. Brawo, a teraz siadaj. Udało mi się zdobyć gumę. A wraz z nią mnóstwo śmieci. I co z tego? Było warto. Jakie to pyszne. Patrzcie, to Fanta. Jakie duże butelki, super. Nie zapominajcie o kartkach. Sprawdźmy, co mamy. Nareszcie dwie ręce. Długo na to czekałam. A ja znowu mam jedną. To już tradycja. To znaczy, że ja będę musiał pić Fantę bez użycia rąk? To zła wiadomość. Nie wydaje mi się, żeby to było wygodne. Schowaj ręce, Ted. Takie są zasady. Dobra, i tak nie ma sensu się z wami kłócić. Masz rację, nadszedł czas, żeby spróbować tych pyszności. Bardzo wygodne jest otwieranie butelki dwoma rękami, a jeszcze wygodniej jest trzymanie nimi butelki. Co za smak, jestem zachwycona. Nie chcę się zatrzymywać. Jestem gotowa wypić to do ostatniej kropli. Uwielbiam Fantę. W końcu udało mi się ugasić pragnienie. Ojej, butelka przystała się do moich ust. To naprawdę zabawne. Nie śmiej się, Ted. Suzy, pomogę ci. Dziękuję, Lucy, jesteś prawdziwą przyjaciółką. Moje usta są teraz bardzo obolałe. Nie mogę ich dotknąć. Przecież to jest naprawdę śmieszne. Mówiłam ci, żebyś się nie śmiał. No to teraz moja kolej na te pyszności. Mam nadzieję, że uda mi się otworzyć butelkę jedną ręką. To wcale nie jest takie proste. Wiem, że można uderzyć nią o stół. To może się udać. Kurczę, to nie działa. Chyba zbyt mocno wstrząsnęłam Fantę. O nie, zaraz wybuchnie. O Boże! Co ty zrobiłaś, Lucy? Przepraszam, chciałam tylko otworzyć butelkę. Kurczę, cała Fanta się rozlała, nic mi nie zostało. To niesprawiedliwe. Przez ciebie jesteśmy cali mokrzy. Przykro mi, ale nic nie możemy na to poradzić. Dobrze, że moja butelka jest cała. Muszę tylko wymyślić, jak ją otworzyć. Spróbuję zrobić to zębami, są bardzo mocne. Udało się! A teraz mogę się napić. Jak to zrobiłeś? To niewiarygodne. Dla takich przysmaków jestem gotowy na wszystko. Szczerze mówiąc, wygląda to obrzydliwie. Zgadzam się z tobą, Suzy. Po prostu jesteście zazdrosne. Spójrzcie, wypiłem prawie wszystko. I to wcale nie było trudne. O tak, nigdy nie można mieć za dużo makaronu. Zanim jednak go zjemy, musimy wyciągnąć karty. Zobaczmy, kto ma największe tempo. Jestem szybka. W sumie to się nawet cieszę. Nie chcę być ślimakiem. Średnia prędkość jest idealna. Chyba ja zacznę. Jak to apetycznie wygląda. Pyszności.
Dopiero niedawno nauczyłam się jeść pałeczkami, no i akurat się przydało. Betty, chyba wyrosły ci wąsy. Oj, rzeczywiście, to najsmaczniejsze wąsy na świecie. Emma, twoja kolej na jedzenie makaronu. Okej, muszę to zrobić naprawdę szybko. Wymyśliłam fajny sposób. Patrzcie! No muszę to opatentować. No rewelacja. Betty, no co tak patrzysz? Już prawie skończyłam. Gotowe. Gdzie jest twój makaron? Nie wiem. Zostałam oszukana. Nikt cię nie oszukał. Jesz powoli, dlatego masz najdłuższy makaron. Na pewno będziesz się nim zajadać przez długi czas. No, nieprędko ją zobaczymy. Zgadzam się. Kiedy to się skończy, no? Mam nadzieję, że już jestem u celu. Co tak śmierdzi? O, banan! Fu, to wcale nie jest banan. Makaron zaprowadził mnie do kosza na śmieci. Najwyższy czas na soczyste i słodkie arbuzy. Bierzcie kartki. Średnia prędkość dla mnie w porządku. A ja mogę rozciągnąć tę przyjemność. Dobrze się składa. Nie miałam ochoty na szybkie jedzenie. Nie wiedziałam, że krojenie arbuza jest takie trudne. Ale udało mi się. Nadszedł czas na degustację. Brawo, brawo! O tak, jest naprawdę pyszny. Taki słodki. Na co czekacie, dziewczyny? No właśnie, na co czekamy? Widzisz, można było go otworzyć znacznie szybciej. A żeby jeść go dłużej, użyję łyżki. W ten sposób będzie smakować jeszcze lepiej. O tak, rewelacja. A mnie przyda się nóż. Właśnie wymyśliłam świetny sposób na jak najszybsze zjedzenie arbuza. A raczej wypicie go. Będę potrzebowała blendera, żeby zrealizować swój pomysł. Prawie gotowe. To troszkę dziwne, ale mam nadzieję, że to zadziała. Nie mam co do tego wątpliwości. A teraz do dużego arbuza potrzebna będzie równie duża szklanka. Jaki ciężki! No i gotowe. Teraz mam mnóstwo pysznego, świeżo wyciśniętego soku z arbuza. Dziewczyny, mówiłam wam, że to świetny pomysł. To jest bardzo pyszne. To widać. Uwielbiam lody czekoladowe. Dziewczyny, wyciągnijmy karty jak najszybciej. Jestem taka głodna. Kurczę, będę musiała szybko zjeść lody. A ja mam średnią prędkość. A ja jestem powolna. Ja pierwsza. Spójrzcie, jakie to pyszne. Tyle w nim orzechów i czekolady. Wspaniale. Betty, przestań się na mnie tak gapić. Zjadaj swoje lody. Z chęcią. Chyba wykorzystam swój sprawdzony sposób i zamienię lody w koktajl. Jeśli lody będą płynne, to dam radę je zlizać z talerza. Rozcinamy opakowanie i wyciskamy zawartość na talerz. Myślę, że wygląda bardzo apetycznie. No nie wiem, mam troszkę inne zdanie. Nieważne. Mimo wszystko i tak jest pyszne. Twój nos też jest głodny.
Co ty zrobiłaś? Chociaż przyda mu się trochę czekolady. Dobra, teraz moja kolej na jedzenie. Mam nadzieję, że jak zjem wszystko naraz, to nie zamarznę. No to zaczynam. O nie, jest tak zimno! Emma, co się z tobą dzieje? Betty, spójrz, coś się stało z naszą Emmą. To dziwne, nigdy wcześniej tak nie wyglądała. Ups. Mam nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. Dziewczyny tym razem czekają na nas ogromne torty. Wow. Wyglądają przepięknie. Sprawdźmy. Hurra! Cieszę się, że mogę go szybko zjeść. A ja właśnie chciałam jeść powoli. Też się cieszę. A ja mam złoty środek. Idealnie. Dziewczyny, chcę być pierwsza. Nie mam się po co spieszyć, więc mogę jeść w spokoju i bardzo ostrożnie. Oczywiście z pomocą widelca i noża. No co za pyszności. Smakuje rewelacyjnie. Nie mogę już dłużej czekać. Mam ochotę zjeść całe ciasto naraz. Komu potrzebne są jakieś sztućce, gdy ma się usta? O tak, to było bardzo szybkie i bardzo smaczne. Palce lizać. Bella, tylko ty zostałaś. Ja też zjadłam swoje ciasto. Pozostało mi tylko wytrzeć usta. Okej. Bella, no naprawdę nadszedł czas, abyś zajęła się swoim tortem. A ja chcę poczuć smak każdego cukierka. Pyszności. Słuchaj, Betty, może my też spróbujemy jej cukierków, co? I ciasta też. Bella i tak się nie spieszy. Co? Gdzie jest mój tort? Betty, czy to ty? Emma, jak mogłyście? Nie mam teraz nic do jedzenia. Zostały mi tylko okruchy. No co za żarłoki. Dobra, chwileczkę. A co my tutaj mamy za smakowitości? Oczywiście chodzi o burgery. Emma nie zamierza czekać ani minuty dłużej. To jest takie pyszne. A w niej przebudził się zwierzęcy apetyt. Jedyne, czego brakuje, to ketchup. I podczas gdy dobra Lily próbowała pomóc swojej przyjaciółce, Emma wymyśliła żart. A gdyby tak zamiast sera włożyć ręcznik? Wygląda na to, że za chwilę będzie niezła jazda. Mam cię! Nasza przyjaciółka w różowym tego nie przewidziała i teraz z jej burgera zostały tylko resztki. A tak, trzeba mieć się na baczności. Lizak? Nieźle, ale jakoś mało. Ale za to czarna zawodniczka ma prawdziwy skarb. Po prostu to, czego potrzebują wszyscy miłośnicy słodyczy. No okej. Emma nie chce się podzielić. Ale Lily nie ma wcale zamiaru jej więcej namawiać. Zje swojego lizaka i będzie zadowolona. Mały, ale i tak pyszny. Więc nie ma co zadzierać nosa, Emma. Ciekawe, czy Emma ma w sobie choć odrobinę tego czegoś. Jednak chyba niekoniecznie. Czy ona będzie jadła tego lizaka przez 2 godziny? Nic ciekawego. Emma chce pokazać, że nie jest taką nudziarą. Padła na rewelacyjny pomysł. Wow, to wygląda naprawdę innowacyjnie. Chociaż zaraz. Co to za zapach? Ups, czy język nadal jest na swoim miejscu? To na pewno boli. Trzeba ją ratować. Wiadro wody i język wróci do normalnej temperatury. Wygląda na to, że czasami prędkość to wcale nic dobrego. Czekaj, nie zamawiałyśmy kaktusa. Przecież to nawet nie jest jedzenie. Tak na marginesie jest strasznie kłujący. Bez kolejnego triku się z pewnością nie obejdzie. Jak dobrze, że Emma jest taka pomysłowa.
No, bez igieł wygląda jak coś jadalnego. Prawdopodobnie. Okropne paskudztwo mimo wszystko. Lili znalazła ciekawszy sposób. O, wydaje się, że nawet jej to smakuje. Lecimy dalej. Guma do rzucia to nie jakiś tam kaktus. To coś, co wszyscy kochają. Dziewczyny są zachwycone. Emma od razu otwiera pudełko. I dobrze, nie ma co przeciągać. Do dzieła! Wow, tylko spójrzcie na ten balon. To naprawdę coś. Ale Lili nie może tego tak po prostu zignorować. Bum! I po balonie. Emma wygląda teraz jak potwór. Ciekawe, co wymyśli z gumą Lili. Mniam, guma truskawkowa jest taka dobra. Emma nie może wybaczyć historii z balonem. Obmyśla więc chytry plan. Podczas gdy Lili z zapałem żuje gumę, Emma czeka, żeby zobaczyć, jak zakończy się ta runda. Oho! Nawet nie spodziewała się takiego finału. Szczęśliwego lotu! Smok, smok, smok! Ach, co za usteczka! Teraz w modzie są większe usta. A co powiesz na te? A te dodatkowo są jeszcze i przepyszne. Po prostu nie można się oderwać. Wow! I mają w środku coś, co wygląda jak syrop i chyba jest bardzo smaczny. Smaczny? Mało powiedziane! To jest jakiś kosmos! Ech, niestety miłość do słodyczy ma swoje konsekwencje. Teraz to nie Emma, tylko jakiś zabawny chłopak. To chyba wąsy we francuskim stylu, co? Lili pęka ze śmiechu, a Emma nie ma zamiaru tego tak zostawić. Dlatego z wściekłością rozrywa różową galaretkę, żeby nie tylko ona wyglądała głupio i śmiesznie. Teraz Lili jest cała w klejącym syropie, a Emma jest zadowolona ze swojej zemsty. Ciasteczka to zawsze bardzo dobra rzecz. Wyglądają apetycznie. Są przepyszne. Lili je uwielbia. Może ich zjeść nawet 100. Oczywiście trzeba jakoś urozmaicić tę zabawę. Emma połknęła haczyk. Oj, zamykanie oczu nie jest zalecane w tym wyzwaniu. Uff, Lili prawie została złapana na gorącym uczynku. Emma je ciastka z pieprzem i nic? Żadnej reakcji? Stop! Chyba pieprz zaczął działać. Myślę, że nie warto się obrażać. Wyszedł naprawdę zabawny żart. Wow, to coś niezwykłego. Zobaczmy, co to takiego. Okej, wygląda jak galaretka. Ale czy nią jest? Emma postanawia więc sprawdzić, co jest w paczce. Wygląda na to, że to będzie coś niesamowitego. To gigantycznych rozmiarów strzelający karmel. Dobra, trzeba zrobić taką roladę i po prostu się w nią wgryźć. Super! To są mega eksplozje! To jest takie dobre i zabawne. Lili chce zrobić to samo, co przyjaciółka. Tylko, że Emma nie chce, by wszystko poszło zbyt gładko. Troszkę się rozsypało. Jaka szkoda. Lili, raczej nie powinnaś być taka zachłanna. Stój, zaraz pękniesz. Bum! Dobrze, że policzki są nadal na swoim miejscu. Uff, poszczęściło się.
Emma, żart wyszedł trochę bokiem, więc myślę następnym razem, okej? Okay? Wow! Dobrze, kontynuujemy. Mamy tu coś ciekawego. To dopiero butelki! Niemowlęta o takich na pewno marzą, ale dostaną je nasze zawodniczki. Ale picie ze smoczka no nie jest zbyt wygodne. Wow, Lili nie może więcej znieść tego naśmiewania się, więc po prostu chwyciła butelkę i urządziła Emmie prawdziwy prysznic. Niech trochę ochłonie. A tu mamy kolę w dwóch kolorach. Różowa to zdecydowanie nowość. Ale zamiast różowej, Lili z jakiegoś powodu ma ochotę na najzwyklejszą kolę. I znowu Emma jest cała mokra. Ma tego dosyć. Może Lili też powinna się dowiedzieć, co to za uczucie. No, tak dla równowagi. Jaka mała Fanta. Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną Fantę. Co za szczęście. Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zak ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją Fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super. Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Jaki pyszny. Oj. Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo, Monika. Wszystko wypiłaś. Teraz moja kolej. Uwielbiam Fantę. To jest takie dobre. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au, co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją Fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zak nie widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie. Jeden potężny cios. Pyszne. Co to było? Świetnie, udało się. Oj, Wendy. Przepraszam, nie chciałem. Teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami. Tylko moje. Brr, jak zimno. Ale wyglądasz, Monika. Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł. Odwrócę ją w drugą stronę. To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. Nie, skończyło się? Tak szybko? Nic nie możesz zrobić, Wendy. A teraz moja kolej. Biorę łyżkę. I... oj, utknęła. O!
wyciągnąłem wszystkie lody naraz. No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie waż się kraść moich lodów, jasne? No dobra, to popatrzę, jak jej jesz. Zjedzone. Teraz ty, Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I jest tak zimno. Brr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki, Zak. Jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne. Nie mogę się napatrzeć. No dobra. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy. I jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki. Uwielbiam to. No co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. A, i to bolało. No koniec. Trzymaj się, koniku. Właśnie tak. A masz? A masz? O, co tam mamy? A oto i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super, dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O tak, jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. O tak, a masz, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu pływam w skitelsach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać. Wow, jak ona ma dużo skitelsów. Wystarczy dla każdego. Świetny challenge. Wiesz, nawet się cieszę, że tu jesteśmy. O nie, cofam moje słowa. Kaktus zepsuł całe wrażenie. Niepotrzebnie go dotykałaś. Zaraz go całkowicie rozbroję. Zaczynam. Uważaj, gdzie rzucasz igły, Kate. Ła, to boli. Gotowe. Już się nie boję go spróbować. Fu, obrzydliwy. Co to jest, Kate? Ogromny kaktus. To straszne. I jest cały twój. Boję się. Nie rób tego! Kate, dlaczego to zrobiłaś?
chciałam cię uratować. A teraz sama jestem w igłach. Wow! Moja ulubiona guma do żucia. Oh my! Wow, i to z nadzieniem. Super! Chcę jej jak najszybciej spróbować. Zobacz, co potrafię, Zak. Nieźle. Ciekawe, czy da się zrobić balona z gumy z niespodzianką. Podrzucę to tutaj. To jest takie dobre. Chcę więcej. Ojej, co to jest? O nie, wypadł mi ząb. Kupiła to. Wow. To dopiero rozmiar. Kate, nie dotykaj mojej gumy. Chciwus. Nie wyobrażam sobie, jak to się zmieści w mojej buzi. Myślę, że najważniejsze to zacząć. Ja też chcę. Tak jak mówiłem, ostatni kawałek się nie mieści. Pomóż mi. Utknął. Fu, to obrzydliwe. Kate, no dalej. Ciągnij mocniej. Staram się. Gigantyczne mentosy, co za szczęście. Wow! A gdzie jest moja porcja? I to wszystko? Oh no! To bardzo malutkie opakowanie. No. Dobra, zjem to, co mam. Ja też już zacznę. Otwieramy. Ale dużo drażetek. Wow! Zak, nawet nie patrz w ich stronę. Zlepię to wszystko w jednego mentosa. Gotowe. Teraz dodamy arbuzowe akcenty i odrobinę coli. Zak, to dla ciebie. A ja przygotuję się na prawdziwą eksplozję. Co się dzieje? Udało się! Tylko spójrz, ile piany! Czyż to nie wspaniałe? KitKat, właśnie to, co trzeba. A gdzie moja porcja? Nie widzę jej nawet pod lupą. Podziel się ze mną. No proszę. Jesteś taki słodki, Zak. Dobra, podzielę batonik na pół. Aha. Dzięki, Kate. Ale to jest pyszne. Zgadzam się w 100%. Wow, to dla mnie? Ekstra. Wow. Ale super. Zak, podzielisz się ze mną, prawda? Oczywiście, że nie. Cała ta czekoladowa uczta jest moja. Jeszcze zobaczymy. A masz. Co ty robisz? Nie bądź taka okrutna. Trzeba było od razu się ze mną podzielić. To twoja wina. Zniszczyłaś go. Mimo wszystko to jest pyszne. Mleko i piernikowy ludzik, super połączenie. Bardzo ładnie pachnie cynamonem. No jedz już. Rozpływa się w ustach. Ten smakołyk przypomniał mi o Bożym Narodzeniu. O, a oto i mój piernikowy ludzik. Witaj, przystojniaku. Wystarczy mi mleka, żeby cię w nim wykąpać. O nie, nie mieści się do szklanki. Wiem, co zrobię. Ludzik weźmie prysznic. Nie! Za późno, Zak. Przykro mi, jesteś ofiarą okoliczności. I to wcale nie sprawia, że czuję się lepiej. Ale udało mi się. Piernikowy ludzik jest zamoczony w mleku. Skitel
Skimsy spadły na mnie prosto z nieba. Wow! Muszę ich natychmiast spróbować. Uwielbiam te cukierki, są takie kolorowe. Teraz moja kolej. Oh my God! Odsuń się, Zak. Zobaczcie, jaka duża jest ta paczka. Będę potrzebował drabiny, żeby spróbować tych cukierków. Wow, jestem w środku. To jest taki gigantyczny basen ze Skittlesami. Ja też zamierzam się w nim zanurzyć. Przesuń się, Kate. Ojej, to miejsce jest naprawdę fajne. Powiedzcie, że to mi się śni. Co ogromną pizzę, nie jakiś tam ogryzek. Z wielką chęcią zjadłbym nawet taki. Przykro mi, nic już nie zostało. No trudno, mam coś lepszego. Wiedziałam, że dostaniesz ogromną pizzę. I to wspaniale. Zwinę ją w roladę i zjem. Oła, to boli. Ups, przepraszam, Kate. Prawie mnie zabiłeś. Potrzebuję teraz odstresowywacza. Daj mi tę pizzę. Chyba ją przełamałam. Chociaż super to wyszło. Teraz każdy ma swój kawałek. Zgadzam się. Myślę, że takie porcje nam wystarczą. Raz, dwa, trzy. Runda się zaczyna. Rozmiary już czekają. Hurra, w końcu! Andy dostał najmniej ze wszystkich. Tak, bingo, jackpot! To się nazywa szczęście. No, ale jak to? Dzisiaj nie jest mój dzień. No to co, cukiereczku? Zaczynamy. Ale uczta. Po prostu świetnie. Chwileczkę. Mam pomysł. Troszeczkę urozmaicimy wasze cukierki. To dla Lili. Niam, niam, niam. Cukierki. A to dla Mary. Ojej, jakiś dziwny smak. Dlaczego taki gorzki? Tak, korycz jest nie do zniesienia. Fu, jakie paskudne cukierki. Nie jedz tego, są zatrute. No co ty, są całkiem smaczne. No to jedziemy dalej. Mini dla Lili, maxi dla Andiego, a średni dla mnie. Wspaniale. Wow, nieźle. O tak, Andy, ale mamy farta. I co to ma być? Będę głodna. A dla mnie w sam raz. Ach, najem się jak nigdy wcześniej. Ostrożnie. Nawet sól przelatuje obok. Ale pachnie. Pyszności. No to zaczynamy. Wow. Wędym przebudziła się bestia. Gdzie się podziały twoje maniery, Andy? O tak, jedzenie. Wiem, co z nim? On mnie przeraża. Boję się. Dziewczyny, ale się objadłem. Hej, hej! Nie, Andy, musisz to dokończyć.
mój wewnętrzny drapieżnik ma dość. Wystarczy. Będę roślinożercą. Pożyczę sobie. Przez minimum miesiąc żadnego mięsa. No i wygląda na to, że Andy sam zamienił się w zwierzę. Wszyscy na start. Uwaga, zaczynamy! A raczej średnie, małe i duże. Hurra, znowu wygrałem! Wszystko co największe znowu dla mnie. Andy, wydaje mi się, że to jednak Mary wygrała. A ty jedz swoją górę oliwek. Zjem to szybko, nawet nie zauważę. Fu, ale obrzydlistwo. Och, wygląda na to, że oliwki nie są zbyt smaczne. No cóż. Mam! Talerz Lili będzie się napełniał w nieskończoność. Mary miała rację. Oliwki nie są zbyt smaczne. Kiedy one się skończą? I jeszcze jedna? Wcale ich nie ubywa. Mam cię! To twoja sprawka. Dosyć. Proszę, to w prezencie. Mam nadzieję, że się najesz. O, Andy, masz za swoje. Szybciej, Andy, bo runda dobiega końca. Ech, teraz muszę zjeść jeszcze więcej. Nie trzeba było nikogo oszukiwać. Żuj, żuj, żuj. Przełykaj, przełykaj, przełykaj. Przed nami finał. Andy ma najmniejsze danie. Duże przypadło Mary, a średnie Lili. Czas na bitwę talerzy. Ech, no i co robić? Guma do życia jest smaczna, ale jest jej bardzo mało. Znowu mam pecha. No dobra. Ja jej nie chcę. Częstuj się. O, wielkie dzięki. Ależ proszę. Ale super. Andy, a może mi też pomożesz? Ja? Tak. O, z przyjemnością. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Guma do rzucia jest po prostu wyśmienita. Ale ekstra. Mary, jesteś gotowa? Och, jeszcze jak. Czekamy. Za chwilę będzie niezła zabawa. Zaczyna się. Szybciej! Ale jazda! Andy, szkoda, że nie widziałeś swojej miny. Ech, z dziewczynami cały czas trzeba być czujnym. Przybij piątkę! Zepsuły mi całą frajdę.